prace przy budowie obwodnicy Pińczowa w kierunku Kielc od Buska trwają pełną parą. Póki co te wszystkie działania nie bardzo nam przeszkadzały, ale w tej chwili jest przebudowa ulicy Batalionu Chłopskich. Zaczęło się od rejonu garaży obok oczyszczalni ścieków i prace posuwają się w głąb ulicy Batalionu Chłopskich ku centrum. Powoduje to duże utrudnienia w ruchu, a wiadomo, że to jest główna trasa przelotowa przez Pińczów. Prowadzony tu został na tym etapie ruch wahadłowy regulowany przez sygnalizację świetlną i przez oczywiście pracowników wykonujących to zadanie firmy. Z tego co się dowiedziałem, wymieniana jest kanalizacja burzowa na potężną rurę mogącą pomieścić ogromne opadowe wody. Rura kładziona jest w pasie drogowym w jej faktycznie prawej części, jadąc od Buska. Miałem nadzieję, że będzie się to odbywać w terenie zajętym przez chodnik, żeby nie zmieniać przy jakichkolwiek innych awariach asfaltu. Ale dowiedziałem się, że ten pas zajęty pod tą kanalizację burzową to właśnie pas, którym będzie prowadzona ścieżka rowerowa równolegle z ulicą Batalionów Chłopskich. Zatem ta szeroka aleja pińczowska zostanie troszeczkę zwężona, jakieś 2 metry. Może to i dobrze, a może i niedobrze, nie wiem. Na pewno droga dla rowerów jest bardzo ważna. Prace będą posuwały się sukcesywnie w kierunku centrum. W związku z tym utrudnienia będą ogromne. Będą objazdy przez osiedle Grodzisko, być może przez ulicę Polną. Za chwilę porozmawiamy z kierownikiem budowy, panem Henrykiem Kowalskim. Tu również zapytamy o postępy w budowie obwodnicy Pińczowa. Dzień dobry, rozmawiamy z panem Henrykiem Kowalskim, kierownikiem budowy naszej obwodnicy. Panie kierowniku, jak prace na obwodnicy postępują? To znaczy, budujemy główny ciąg obwodnicy. Jesteśmy na etapie zdjęcia w niektórych miejscach, w pewnych kilometrażach drogi zdjęcia ziemi urodzajnej i od strony tu drogi 767 w dalszym ciągu prace archeologiczne trwają. Natomiast my rozpoczęliśmy budowę nasypu z materiału pozyskanego w wykopie. Na ulicy Batalionów Chłopskich rozpoczęliśmy ciąg kanalizacyjny. Staramy się jak najmniej utrudniać życia mieszkańcom. Mieliśmy zastawić cały odcinek długości prawie 600 metrów, ale w związku z tym, że nastąpiły bardzo duże utrudnienia w ruchu kołowym, skróciliśmy te odcinki do 100 metrów i tak będziemy się systematycznie przesuwać do przodu. Co nie znaczy, że z biegiem czasu, i to może nastąpić już niebawem, bo pod koniec tego miesiąca, jeżeli roboty kanalizacyjne będą postępowały zgodnie z planem, mogą te utrudnienia jednak się trochę pogorszyć, z tego względu, że planujemy rozpoczęcie robót brukarskich, które są pokanalizacyjne, tak zwane. Czyli budowa krawężnika, chodnika, ewentualnie wymianę nawierzchni na tych odcinkach. Czy w związku z tym jakieś będą inne utrudnienia? Na przykład widzę, że zastosował pan tu regulacje światłami drogowymi, a czy będą w takim układzie objazdy wymuszone? Objazdy wymuszone tu ulicami bocznymi przez osiedle raczej i też sygnalizacja świetlna zostanie jakby wyciągnięta na dłuższym odcinku, co spowoduje dłuższy czas oczekiwania ze względu na wydłużony odcinek. Dłuższy czas oczekiwania na światło zielone przy zastosowanym wahadle i z tego względu mogą się utrudnienia tego typu pojawić, że
dłużej kierowcy będą stali przed światłami. Rozumie panie kierowniku, że to jest kanalizacja burzowa, bo to ogromne są te rury. Tak jest, to jest kanalizacja deszczowa, burzowa, inaczej mówiąc. I no ale myślę, że te roboty będą coraz szybciej postępowały, ponieważ na chwilę obecną idziemy ze spadkiem przeciwnym drogi, więc ta kanalizacja jest montowana na dosyć głęboko, na 3 metrach, ale już po 100 metrach wypłycamy się do 2 metrów i wtedy prawdopodobnie te roboty będą się szybciej posuwały do przodu, a w związku z czym ruszą też roboty brukarskie, pokanalizacyjne, odtworzeniowe, więc dlatego mówiłem, że może zwiększyć się trochę to utrudnienie ze względu na wydłużenie odcinka zamknięcia, który jest w tej chwili. Tak. Panie kierowniku, wróćmy jeszcze na chwilę do obwodnicy, bo tu od strony Pasturki widzę, że roboty idą pełną parą, ale jest też wycięty duży pas drzew przy zjeździe na Brzeście. Tam już pan też pracuje? Tak, w tej chwili jestem na etapie usuwania korzeni po wyciętym lesie. Usuwamy korzenie, ponieważ w tym elemencie drogi 766 będzie budowane tak zwane rondo. Usuwamy korzenie, ponieważ tam jest dosyć duża skarpa, a w miejscu tej skarpy będzie wybudowane rondo, które będzie włączało ruch na obwodnicę od kierunku Kielc i ewentualnie od kierunku Piczowa tu z początku. Tam ogromną robotę, bo tam jest góra potężna, a przecież jak się trochę znam, to rondo powinno być poziome, prawda? Poziome. Więc cała ta góra w tym miejscu, gdzie ona będzie przeszkadzała, zostanie rozebrana. W tej chwili ruszyliśmy poprzez usuwanie korzeni i resztek drzew, które tam zostały, ale w najbliższym czasie, po rozebraniu tej góry, zostanie wykonana przekładka sieci teletechnicznych Neti plus Orange i rozpoczniemy budowy konstrukcyjne pod nawierzchnię ronda. Ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli. Jak wpływają te odkrycia archeologiczne na budowę obwodnicy? Znaczy nie są do tej pory jakoś szkodliwe. No, było to projektowane. Elementy, które są badane na chwilę obecną, to nie wynikają z tego, że coś tam znaleźliśmy, tylko wynikają z projektu badań archeologicznych, które inwestor przewidział, spodziewając się, że być może wystąpią tam jakieś znaleziska. I jesteśmy na etapie końcówki badań. Oczywiście ten nadzór będzie trwał dalej, ale w tym kontekście, że jeżeli byśmy coś na trasie znaleźli, no to wtedy oni wracają i szukają. Teraz te obiekty, które teraz badają, są to obiekty planowane, przeznaczone do tych badań. Badania postępują zgodnie z harmonogramem. Z tego co wiem, w tym tygodniu, być może koło środy, zapadnie decyzja, czy będzie poszerzony obiekt do badań, czy na tym, w tym elemencie zostanie zakończony. Bardzo panu dziękuję. No to życzę dobrej pogody, żeby nasi budowlańcy jak najszybciej nam tu przywrócili właściwy i kanalizację, i ruch. Dziękuję. No, też bym tego bardzo pragnął. Dziękuję.